Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Death Stranding. Na start odczajmy sobie zaległą pocztę, dobra, w danych, poradę to nieważne. Potem sobie odznaczę. Tutaj już tylko do odznaczenia też te wszystkie wpisy. Dobra. Jedna porada, pewnie a propos tego gazu. I zobaczmy. Geolog, koszmary chiralne. Okej, nie ma nic na żółto, więc... to dla was. Paleontolog, zaś kostka. Okej, gdzie tym razem? Na górę położoną na północ od mojego schronu, znajdź tam stare ruiny na południe od jeziora w kształcie serca. Kostka powinna leżeć gdzieś w nich, tylko może sobie są to wynurzenie, możesz dać radę tam przejść. Dobra, to za chwilę to obczajmy. Czy dałoby się to na przykład na powrót ogarnąć? Fotografka. Dane, które dostarczyłeś mi od alpinisty, należały do mojego ojca. Postanowiłem odpuścić sobie wycieczki na zewnątrz, bo mama za bardzo się denerwowała i zacząłem przeglądać jego stare rzeczy. Niektóre z tych zdjęć są dość interesujące i trochę dziwne. Na przykład jest sporo zdjęć z obszaru węzła górskiego, kiedy jeszcze nie było tam smoły. Widać na nich coś naprawdę dziwnego, jakiś obiekt, chyba, coś świecącego. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie chcę tego sprawdzić, ale nie mogę tego zrobić mamie. Ale może ty mógłbyś się tam rozejrzeć, gdybyś był w okolicy? Okej, okay, zakładam, że chodzi prawdopodobnie o ten. Prawdopodobnie o jakiś, wiecie... chip z danymi. Ale to jest coś zawsze do sprawdzenia. I Aaron Hill. Dzięki dostarczeniu butów i płaszcza Deadmana. Nie mamy zbyt dużo egzemplarzy w tym rozmiarze. Właściwie tak rzadko ktokolwiek o niego prosi, że mieliśmy w stanie tylko ten jeden komplet. Tak czy owak, zanim trafi do magazynu, porządnie go wyczyścimy, dbaj o siebie sam. Okej, okay, czy taka pierdoła po prostu. Jeszcze raz tutaj. Góra na północ od mojego schronu. Ruiny na południe od jeziora, obok Hartmana. I kostki gdzieś w tych ruinach. Dobra, zobaczmy. Nie, to paleontolog chciał. Czyli na północ od schronu. Na południe od tego. I gdzieś tu powinny być jakieś ruiny, mówisz. Jak tak patrzę, to nie widzę żadnych ruin. Nie, no, no idea. Tu żadnych ruin żadnych tutaj nie widzę. Ale skoro grasują przy nich wynurzeni, no to pewnie wystarczy po prostu, wiecie, podążać za nimi. To się prędzej czy później to miejsce znajdzie. Mamy to serce i na południe. No na południe idziemy tutaj. Tutaj żadnych ruin nie widzę. A na góra na północ tu. No to gdzieś na tej górze i na południe. Czyli gdzieś przy tej Tyrolce powinny być te ruiny. No ale nie widzę żadnych ruin. No tak sobie obrócę? No nie no. Tylko góra trochę bardziej. To może góra, topografia się trochę bardziej poprawia, powiedzmy, ale nic poza tym. Dobra. Skoro to jest ogarnięte, to kontynuujemy w takim razie nasze zlecenie fabularne, czyli lecimy do obszaru z wynurzonymi, żeby zgarnąć kilka rzeczy dla... To bym się nie jebnął, dla... Biolożki, bo ekolożki chyba powiedziałem na końcu poprzedniego odcinka, ale nie, to jest biolożka. Nie wiem, co to Ewo ma oznaczać, no ale... Nie się tego dowiemy. Okej, okay, budki chiralne powoli mi się zużywają, czyli być może w końcu będę zmuszony je wymienić. Ale zobaczymy. Tego wola. To byłoby fajnie, gdyby się nie stało, no ale niestety się stało, więc. Tu.
Spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. To się dobry humor. Dobra, lecimy dalej. Gdzie jest ten quest? Okej, no idę cały czas w dobrym kierunku. Wyładujmy się troszkę. Muszę szybciej zejść z tej górki. Jak? No jak nie mam? No come on! Jak nic nam tutaj nie spadło? Dobra, aż muszę sprawdzić, czy się kurde zniszczyło. 9% uszkodzenia ładunku. Dobra. Trzeba uważać. Okej, mamy tutaj. Takie pieroszki. Stare obserwatorium wulkanu. Cholera, no to... Ej, a może mu... O to może mu chodziło ruiny, żebym go chciał. Nie, no nie ma bata. Zobaczę, bo my idziemy teraz na... No właśnie, na zachód idziemy, a to miał być na północ. To nie ma bata, że o tym chodziło. No, oczywiście, zaczyna się... Już teren wynurzonych. No z tym się akurat zgodzę. Dobra, zobaczmy. Wszystko? Nie, jeszcze jedno musi być oznaczone. A nie, dostać pojemnik z amonitem i 4 pojemniki z urządzeniem do wydobycia smoły, łącznie 5. Okej, okay, dobra, czyli mam wszystko oznaczone. Dobra, czyli teraz tylko dostać się kolejno do tych wszystkich ładunków. Wstrzymaj oddech. Spróbujmy go odciąć od tego świata. Gdzieś tam wyżej tak totalnie, to akurat. Martwić. Tu jest jeden zaraz obok, nie wiem, co jest do tego. Dobra. Nie mogę przecież, bo się striggerował. Niestety to muszę opuścić. Okej. Okay. Tutaj jeszcze gościu. Znaczy gość, bo jest wynurzona, czy to jest facet, czy kobieta, to się wie. Znacznik. Teraz spróbujmy się tego tutaj pozbyć. I pięknie. O kurwa! O kurwa! Widzieliście, to znowu ten gigant! Dawaj, dawaj, dawaj! Chyba. Oj, tak, 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 tak! To jest znowu ten gigant! Kurwa mać! Ja mogę w ogóle od niego odciąć tę pępowinę? Kurwa, jestem aż chętny z tego sprawdzić, nie? YOLO! To będzie się napierdalał. Okej. Okay. Nie mogę! Nie mogę!
O chuj, nie, nie, dobra, już. Nie, no nie. Ta, pewnie, kurwa, trypo to praktycznie, na pewno. O, Strząsaj. Szybko. Bezpieczna chmurka. Dobra. Okej, okay. Czyli notka na przyszłość. Nie mogę tego wynurzonego giganta odciąć z pomocą mojego przecinaka. Jego muszę albo postrzelać, do niego muszę albo strzelać, albo porzucać granatami. Dobra, już się widzę. Stąd wycofał, tylko ten najszybciej się przeniósł. Jezu, ile tu jest. Kurwa mać, no rzucaj to! Ja, dobra, tutaj jeszcze nie idą. Chcemy stąd wyjść. W ostatniej chwili chyba, nie? Uchwalę onkologa, nie będę wracał, nic nie stawiam. Chowaj granat. Zabieramy kolejną paczkę. Zostały chyba dwie. Tylko ta jedna. Tylko ta jedna, okej, okay. Dobra. Zabieram ten granat, spróbuję go wyrzucić do nich. Stał, proszę, a propos giganta, jest zaś wynurzony gigant. Oh boy, dobra, masz. Okej, okay, dwa centralne takie, te wystarczą. O, kurwy, kształt. Dobra, chmurka. Alu? Nie. Dobra, kolejny. A ten jeszcze nie padł? Poczekaj. No już chyba. Oj, nie do końca. Nie do końca. Won. Oj, a no tak, oczywiście. Tego oczywiście, a tego nie wiem. No, balans. Kurę. Fuck, no. Nie! Kurwa! Przestrzelałem się za ciebie. Zaś ten! Wypierdalaj! Nie! Chyba sobie żartujecie, dwóch? Nie, no chyba sobie ktoś żarty ze mnie teraz stroi, że z dwoma takimi muszę się napierdalać. Gdzie? Tu. Gigantyczne piralium. Dobra, i to tyle. Nie mam już czego strzelać. Oczywiście musiałem sobie zostawić ten. Dobra, ale na szczęście mam jeszcze granaty, tylko nie te, bo są zużyte. Tu, ja to na zrobienie. Będzie jeden. Raz. Dwa. Kurwa, chybiłem. Dlatego mam chyba z głowy. Okej, nie mam wyboru z krwią. Super. Ale mam chyba trochę kryptowiotów, więc chyba trochę nie wróci. Wejdzie. Wstawaj. Zgarnij to. Nie mogę z tego pudłować, to jest oczywiście najważniejsza rzecz.
Dobra, kolejny hematogram w takim razie. Żadnych ataków. Dobra, szybko, potrzebuję kryptobiotów. Kryptobioty. Okej. Okay. Dobra, ile ich zjadłem? Kurwa, prawie wszystko. Drobny minus tego. Co? Chciałoby się! Zdychać! Dobra. Już padaj. Gdzie jest drugi? Gdzie jest jego? Braci się. Gdzie jesteś? Tu jesteś! Padł? Tak, padł! Dobra, wszystko znika. Okej. Okay. Dobra, chowaj to. Ja pierdolę, masakra! Dobra, na szczęście miałem krypto... Jak ja tych krypto... Ja bym tych kurwa chyba zginął, nie? I proszę bardzo, to jest ostateczny dowód, że warto czasami sobie pochodzić poza... pochodzić poza nagraniem, czy w moim przypadku poza nagraniem, a w kontekście takim waszym prywatnym, to poza normalno-zleceniowym i sobie po prostu pozbierać rzeczy, nie? W tym przypadku właśnie kryptobiotę. Chociaż ja akurat staram się zbierać, kiedy tylko mam okazję. Nieźle. Radny to mogę wziąć tak na wszelki wypadek, znaczy na wszelki, no będzie po prostu do przetworzenia, nie? Tyle. No dobra, teraz tych wynurzonych mam już z głowy. Ale patrzcie, drugi raz taki wynurzony gigant mi się pojawił. Ja dalej nie wiem, na czym to kurde polega, nie? Znaczy, jak jest szansa na to, że ten, że taki typ się zespałni, nie? To jest dla mnie trochę zagadką. A plus w sumie poza tym, oprócz tego jaka jest szansa, że się zespałni, to... Co by się stało, gdyby to on mnie złapał, nie? Nie daje mu się złapać jeszcze ani razu. I autentycznie nie wiem, czy nawet chcę próbować dać się złapać. Bo coś mi mówi, że to się może skończyć źle. To bardzo źle. Dobra, to nie mam iść w tamtym kierunku. Dałoby się Lu trochę uspokoić. To jest dobre pytanie jeszcze. Kiedy? Czy przed nią? Czy... O! Kryptobiotek! O ty właśnie, a propos. Mam te rękawice, nie ta opcja. Mam te drugie rękawice, te grawitacyjne jeszcze. Nie, dobra. Nawet jak się przystępuje do nich. Nawet smaczne. 25 za jednego, no to jest śladne. Ja to mówię maksymalnie 999 sztuk, nie? Ale weźcie po prostu spróbujcie to zgarniać. Najwięcej ja mogę tego zgarnąć tak naprawdę w takich dużych skupiskach tych kryptobiotów, a najwięcej tych skupisk jest na polach bitwy, czyli na tych koszmarach. Nie rozegrałem jeszcze ani razu ponownie tych bitew, ale mam takie dziwne wrażenie, że raczej jeśli tam zbiorę ponownie kryptobioty, to raczej one nie przyjdą ze mną do... cudzysłowie tego świata, nie? Wiadomo, plaża to jest też taki niby świat, ale wiecie, plaża to jest tak jakby taki pocket wymiar, który jest po prostu korytarzem w drodze do zaświatów, nie? Tylko, że jedni po prostu w tym korytarzu zostają, tacy jak na przykład właśnie wynurzeni, a drudzy po prostu przychodzą dalej i lądują w zaświatach, nie? No, przynajmniej myślę, że tak to działa, bo jeśli dobrze rozumiem właśnie zasady działania plaży. Ale na 100% nie jestem tego pewien. To co, kurczę? Dobra, biolośka. Okej, tu są jej słupy. Dobra, czy mam gdzieś tutaj jakąś tyrolkę moją? To jest bardzo dobre pytanie. Tak sobie zobaczę. No nie, najbliższa tyrolka to jest... chyba ta tutaj, zobaczmy. 563, a ta moja... no nie, ta moja jest bliżej, no ale tak czy siak jest za daleko, żeby mógł złapać tyrolką, nawet po upgrade'ie.
Że w sumie dalej nie wiem, jaki jest zasięg tej zabrygadowanej drogi. Ale kto wie, może się szybko do tego skończyć po kolanie. Dobra, ona też powinna od razu się do UCA przyłączyć, więc od razu sobie też wytworzę nowe worki z krwią. Ale najpierw musimy dostarczyć właśnie paczuszki. Jestem pod wrażeniem. Niewielu na twoim miejscu by się tego podjęło. Mogę zobaczyć... Ciekawe czemu. Ja jestem ciekaw, ilu na moim miejscu jest takich... A smoła bezpiecznie czeka w środku. Jestem ciekaw... Można na ciebie liczyć, przyjacielu. Powiem wam tak, jestem ciekaw, ilu zwykłych kurierów na moim miejscu, jakby zobaczył takiego gigantycznego wynurzonego, to by się zesrało pod siebie i zaczął spierdalać w drugim kierunku. To teraz podłącz mnie do sieci chiralnej. Moje badania w końcu się rozkręcą. Ciekaw, czy oni mają dostęp do na przykład tych, którzy wcale mogą na przykład herbatę produkować, nie? Ja autentycznie, herbata, dla mnie herbata jest za dobry trunek. Ja nie chciałbym żyć w świecie, w którym nie ma herbaty, nie? Do jakiejkolwiek, szczególnie czarnej herbaty. Best of the best. Jeszcze słodziutka, taka fajna, z trzema łyżeczkami. No i pięknie. Granatnik! Ej, granatnik! Od biolożki Evo! Wam też coś tu śmierdzi? Z jakiej racji biolożka mi daje, kurde, schemat granatnika? Serio, nikt nie postanowił tu postawić tej rolki? Ludzie, wy normalni jesteście? Dziękuję. To oczywiste, ale dla wszystkiego wspomnę. Ta smoła ma związek z wynurzonymi i wdarciem. Koniec końców, zarówno smoła, jak i temporal to charakterystyczne elementy powdarciowego ekosystemu. Takie nagłe zmiany w środowisku nieuchronnie prowadzą do wymierania organizmów, które nie potrafią się przystosować. Pozostałe zawdzięczają adaptację wzmacniaczom transkrypcji, czyli sekwencjom DNA, które zapewniają korzystne cechy. Pełnią one kluczową rolę w procesie ewolucji. Istnieją jednak geny o odwrotnym działaniu. Te, które odpowiadają za wady. Czynniki wymierania, jak je nazwano. Można je porównać do nasion rozwoju i zanikania. Czynniki te mogą być w nas uśpione, niczym niepodjęty jeszcze wybór. W każdej istocie, od zarania dziejów i początku czasu. Jeśli tak jest, w głębi smoły może się kryć przedwieczny dowód. Potwierdzenie genetycznych decyzji, które mogą nam pomóc się odnaleźć w obecnej sytuacji. W każdym razie, dzięki tobie, mogę teraz znacznie dokładniej zbadać skład smoły. Możesz być pewny, że podzielę się swoimi odkryciami. Brawo, Sam. Nawet nie wiesz, jak bardzo nas wspomogłeś w badaniach nad wdarciem śmierci. Jeszcze raz dziękuję za dostarczenie ciała mamy i amonitu. Skoro już przy tym jesteśmy, analiza jego pępowiny idzie pełną parą. Porównuję dane z tymi, które znalazłem w odzyskanych archiwach. W każdym razie, zajrzysz do laboratorium? Przygotowania do integracji przekaźnika chiralnego dobiegły końca. Gdybyś mógł zebrać wszystkie potrzebne materiały i przynieść je tu do mnie, byłbym bardzo wdzięczny. Okej, a od kogo mam pobierać? Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz. Mówisz do Hartmana. Zajebiście, ale jakby... Co więcej? Jak mamy? A, zlecenie na zapasy. Zajmiesz się tym? Dzięki, Sam. Taki pracownik to skarb. Okej. Okay. Takie samo zlecenie, jak ja mogę ogarnąć. Zobaczmy. Ocieplacz razy dwa do paleontologa. Dobra. Dobra, czasówka do Hartmana. Czasówki wolę nie. Tutaj do... Ja pierdolę, co? Stąd do reżysera? Kurwa. Tutaj Dobra, tutaj też czasówka i jeszcze delikatny ładunek. Też z wynurzonych. O, a nie, od terrorystów! I kurwa, serio? To są jeszcze terroryści? Oni to mają chyba nasrane we łbie.
Tutaj do paleontologa. Okej, okay, i tak do niego będę szedł, więc to mogę wziąć. Tylko, dobra, nie, dobra, nie. Dobra, może nie. Do geologa. Delikatny ładunek. Dobra, to mogę wziąć. A tutaj do robotyczki, więc za to podziękuję. Dobra, to tylko wezmę. Bo do tego paleontologa, jak już mam coś brać, to chyba jednak wolę to zrobić dopiero po postawieniu tutaj tyrolek. Dobra, pokaż mi ten granatnik. Rewolwerowy granatnik wystrzeliwuje granaty, których efekty są wywoływane w chwili uderzenia. Można go naładować 4 rodzajami amunicji. Hematopociskami przeciwko wynurzonym, zabójczymi granatami, pociskami poślizgowymi oraz nieśmiercionośnymi pociskami usypiającymi. Dzięki czemu sprawdzi się w wielu sytuacjach przeciwko różnym celom. Mimo 4 zupełnie różnych efektów, rodzaj używanych granatów określa się w momencie wystrzału. Nice. Dobra, to poproszę oczywiście. Assemblery teraz też 2. O, kolejna, która ma tak mało kryształów chiralnych, aż jak je kurde sprezentuje, nie? Assembler poziomu 1, to się zaraz zużyje, żeby machnąć jakiś ten. Forex z krwią. A, bo są 3 zużyte. Dobra, więc tak, na razie. Aha, nie ma tych. Nie ma kryształów. Dobra, moment. Dobra, może nie, inaczej. Stop. Zanim stworzymy jakikolwiek sprzęt, to... Tak, anuluj. To przekażmy jej parę materiałów. Czyli tak. To w sumie też. Zaczep zostaje ze mną. Ocieplacz też zostaje. Chociaż w sumie ocieplacz to bym mógł nawet ten... Nawet go mogę przetworzyć, bo tak muszę zrobić nowe, żeby ogarnąć sobie do tego ziomka. Tutaj te 2 są do stegowania, te 4 też. Okej, okay. No i jeszcze kryształy chiralne mogę jej dodać, żeby miała więcej. Tutaj zostało mi jeszcze 4, plus... Tutaj 1 na 5 i 2 po 9, okej. Okay. Dobra, widzicie co mnie ciekawi? Jedna rzecz. Jak na przykład bym mógł zrobić tak, żeby... Popatrzcie, tutaj mam na przykład 4 i tu mam 5. Jak ja mogę to ze sobą połączyć? Żeby mieć w jednym na przykład 9. Bo rozumiem na przykład, że... Dobra, nie, bo zaczepy to są też takie te... Bo drabiny to jeszcze okej, drabiny to jest po prostu... nie tyle błąd, tylko efekt tego, że poza graniem często używam po prostu nieskończonego używania właśnie tych wszystkich rzeczy, żeby nie musiał co chwilę latać po to i tego tworzyć w przypadku zwykłych drabin, albo jak się potem okazuje też tych chiralnych, więc to jeszcze okej. Okay. Ale jak mogę na przykład hematogranaty połączyć, żeby zaoszczędzić tak miejsce? Co jest tego do przetworzenia? Czemu nie mają opcji combine, jak w Residentach? Nie mogę tego po prostu w siebie wsadzić. No, a i ty w sumie, chyba że mogę, ale zwykłe granaty. Sorry, granaty, a nie te na zamówienie. Robione hematogranaty, to jest dobre pytanie. Dobra. Przetwarzamy. Lecimy dalej. I teraz tak, zlecenia. A patrzcie, nie ma dla mnie żadnych zleceń. Okej, czyli tylko te standardowe zostały, dobra. Bierzemy w takim razie, bo to nie ma czasówki, to muszę po prostu zanieść, więc to też mogę wziąć. I jeszcze do geologa właśnie ten delikatny ładunek. Na premium, ale na premium jest tylko ta jedna. I teraz tak. Assembler poziomu drugiego razy 2. Worek z krwią razy 4. Drabinę jeszcze mam chiralne, zaczepy też mam chiralne. Tak dalej, tak dalej. Butów nie muszę tworzyć, bo mam zapas. Ocieplacz razy 2. W sumie nie będę też potrzebował do siebie, więc mogę od razu te 2 ocieplacze tam zostawić. Pancerzy nie będę tworzył. Rękawice grawitacyjne. Dobra, mogę stworzyć, bo się mogą przydać od czasu do czasu. Exosuta nie mam po co tworzyć nowego. Tutaj chcę stworzyć ten granatnik, żeby mieć jakąś broń. No plus jestem ciekaw, jak będą te granaty wyglądały. Sądzę, że jest kwestią, czy na przykład te hematogranaty, to schodząc na przykład z tych, które ja mam przy sobie, czy to są granaty, wiecie, jakby już wsadzone do tego granatnika. Dobra, tutaj dalej niczego nie chcę skraftować. Ja aerobagażnika nie potrzebuję. Dobra. Skraftuj. Jest okej.
czyściutko na plery. Rozłóż ładunek. Pięknie. Okej, okay, ocieplacze przymocowane, ale to się potem ściągnie po prostu. Przecież tym mogę to... O, dobra, nie, 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 zostawiam, zostawiamy. Assemblery się zużyje. Worki z kryją bardzo ładnie wsadzone i cała reszta jest też tutaj. Okej, okay. Dobra, zatwierdzamy. Dziękujemy za zakup. Dobra, teraz tak, zaczynamy od razu od assemblera levelu. Dobra, poza kręgiem, czy poza tym mogę budować. Zobaczmy, czy mogę w tym miejscu budować drogę. Jeszcze nie. To było takim dobrym miejscem, żeby mieć w miarę od razu wejścia do niej. Tutaj. O, tutaj mogę. Świetnie. Postawmy w takim razie tak. Dobra, Hardman, cicho się. Nie da rady sam. Nie możesz budować obiektu tak blisko siebie. Musisz wybrać inne miejsce poza kręgiem sensorowym. Dobra, ja o tym wiem, stary. Okej. Okay. Ej ty, właśnie, czekaj, 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 czekaj. Ile ona ma przy sobie chemikalii? To jest, bo może będę to od razu jeszcze w stanie ulepszyć. I zobaczymy od razu, jaki jest zasięg ulepszonej tyroli. Tak, mam tę jedną jeszcze ulepszoną, ale chcę zobaczyć, czy mogę też tę tyrolkę ulepszyć. Zobaczmy. Zlecenia... Odbierz materiały. Ile ma? 240... A nie, to akurat! To akurat! Bo dokładnie tyle potrzebuję. Czyli 240 i 480 stopów. No i poproszę to ze sobą. Naplery. Zatwierdzamy. No i patrzcie, jak akurat miała tych chemikaliów, nie? Akurat. Dobra, teraz żeby tego się nie wydupczyć. No, to bezpieczny przejść. Użycie broni dozwolone. Cyk. Ulepszamy. Raz, dwa. No i pyk. Ja dalej nie wiem, jaki jest właśnie zasięg tej ulepszonej tyrolki, a chcę się w końcu tego o tym dowiedzieć. Spójrz, chcę się tego w końcu dowiedzieć. Dobra, no. Stój. A dobra, tak się wysuwają. Teraz zauważyłem, jak się... No dobra, zjedźmy sobie po tym. To mi akurat nic aż tak... Aż za dużo mi to nie robi. Dobra, tutaj już ustawię sobie kolejną tyrolkę. Dobra, w którą stronę jest do mojej tyrolki? To jest też dobre pytanie. To moje jest tutaj, czyli musiałbym... Jeśli te góry nie będą przeszkadzać zbytnio, a jak tak patrzę, to nie powinny, to najlepiej by było ustawić tą tyrolkę gdzieś w tym miejscu. Okej, już mam 85 metrów, a do tego znacznika miałbym... Okej, wystarczy. Wystarczy. Nawet potem mogę tutaj gdzieś daleko minąć. Na razie idziemy do znacznika, który znajduje się w tamtym miejscu. Łączysz! Obciążenie łącznika wzrasta. Pamiętaj, jeśli dojdzie do toksenii, nie będzie mógł ci pomagać wykrywać wynurzonych. Ej, patrz, jak zajebiście! Unikaj gwałtownych ruchów i trzymaj się jak najdalej od wynurzonych i innych zagrożeń. Albo mogę się po prostu wykąpać. Ej, kurde, jak zajebiście się udało znaleźć akurat gorące źródło. Bogaty w minerały osad z wody wypływającej z tego źródła ma dzięki obecności podziemnych złóż smoły niegroźny ładunek elektryczny, który może naładować zużyte baterie. Choć uważa się powszechnie, że kąpiele tutaj korzystnie wpływają na ogólny poziom zdrowia oraz na proces leczenia, zachęca się gości, by zachowywali ostrożność w czasie zamierzania baterii w wodzie. Ej, zajebiste! Kurde, za darmo podładuję sobie. Kurde, widzę niestety, że... Ja, to jest takie konkretnie specyficzne źródło. Myślałem właśnie, że to mi pomoże z Eudekiem, ale niestety. No ale niestety to nie jest to. Bo wiecie, są źródła, które pomagają konkretnie z Eudekami na przykład, nie? Ale to...
Niestety nie jest to źródło. Nie, konkretne źródło to jest chyba właśnie aż tutaj, nie? Obok śmieciarza. Zresztą muszę zobaczyć to, gdzie to było. Tutaj. Gdzieś wyżej. Śmieciarz i tutaj. Wspomagające trawienie kąpiele. Okej. Okay. Chociaż w sumie kto wie, może tam leciutko coś tam wzrastało. Czego nie zauważyłem. Dobra, ale właśnie, też osobna kwestia jest taka, że mogę mieć na przykład zasięg na tej rolce, ale... Ale muszę mieć też te tyrolki w zasięgu wzroku, żeby mi zaliczyło właśnie połączenie. Teraz są już wynurzeni, to mi się już nie podoba. Teraz naszli postawię sobie w tym miejscu. Zobaczmy. Bo tak, tamtą tyrolkę na pewno będę miał w zasięgu wzroku. Pytanie, czy tą drugą też? To tak mam. O kurde, przez ten śnieg nie widzę, czy jest ta poświata na tym. Zaczep, ale po co mi zaczep, jak mogę w końcu tego egzosłupa się powspinać po prostu ręcznie. Hop, hop, hop. Idę w górę. I zobaczmy, w tym punkcie, wyżej, rolkę widać. Jedną, ale no tej mojej niestety nie, ale zobaczmy, czy byłaby w zasięgu. Byłaby, czyli po prostu muszę się wspiąć wyżej jeszcze, okej. Okay. Czyli jak dojdę gdzieś tutaj, wyżej, no to powinno już być wystarczająco. To też by się bym przydał na trzeci level ulepszyć, żeby właśnie jej ten temporal za szybko nie zniszczył. Ale to już tam. Drobny detalik, który sobie załatwię sam. W swoim czasie. Dobra, pytanie, czy tutaj mogę wejść tak w miarę po ludzku, powiedzmy. Okej, 37 minut. A jeszcze mam paczkę do geologa do dostarczenia i tam też te rolki będę musiał zrobić. No dobra, to tam się zrobi kolejne pokusze. Dobra, ta tyrolka jest w zasięgu wzroku. No, ta druga już tak średnio niestety. A nie, wróć, dalej jest, tylko musiałbym być jeszcze wyżej tak naprawdę. Gdzieś tam bym musiał wejść. Dobra, no to... YOLO, pytanie, czy dam radę w ogóle tam wejść. Ale dopóki jest sam śnieg i nie takie duże skałki, no to w tym egzekucie powinienem dać sobie radę. Więc wchodzimy jeszcze wyżej. I też jest na kwestia z tego, że tutaj nie ma wynurzonych na szczęście, więc też nie musimy w ogóle przejmować. Dzięki temu mogę się skupić tylko na tym, żeby wejść jak najwyżej i zbudować właśnie tę tyrolkę. Zobaczmy. Tamtą tyrolkę widać. Tą tyrolkę też widać, ale... Musi być jeszcze połączenie poza tym i w miarę stabilne miejsce na postawienie tej tyrolki. Okej, okay, to jest taki w miarę dobry punkt. To zobaczmy. Czy mogę postawić? Mogę postawić! No to... Bueno! Machamy od razu. Dobra, czy ja tutaj potrzebuję koniecznie machnąć generator? Niekoniecznie. A czy a ja teraz chciałem machnąć tutaj generator? Bo tej tyrolki... Nie, a kurde, miałem to zrobić. Dobra, no to zrobimy to w takim razie, jak tam dojedziemy. A przy okazji podczas jazdy trochę się stan Eudeka poprawi. Budowa zakończona. No, odpalaj mi tyrolę. Cyk. I... Heja! A i tutaj w ogóle AV-kę sobie ustawiłem z tego. Z cyberpunka. Nowy hologram. W taki sposób wygląda. No i powiem, całkiem ciekawy. Dobra, i teraz tutaj assembler. Tak, gdzie mogę to postawić? Tutaj. To cyk. I to niech się buduje. Już będzie na przyszłość. No a my...
leci tam. Ok, dobra, teraz, jak jadę, to nie mogę teraz skierować. Na razie, bo mogę też ten generator też tam lepszy, jakiś ten śnieg temporalny, coś takiego niższy. Okej, tu mamy jedno. Tą stronę proszę mi zrzucić. Okej, widzę, że tak powolutku się Elbekowi też poprawia tak odwrot tutaj. Poczucie. To wiem, może dzięki temu wiatraczkowi, który mam wsadzony. Dobra, i zobaczmy. No, paleontolog i geolog. W sumie jak taki do geologa, to on też miał coś do geologa, to może też przy okazji, ale najpierw dostarczmy ten ocieplacz, te ocieplacze. Okej. Proszę bardzo. Zobaczmy, co on tu miał. Też delikatny ładunek. To jest do odzyskania, to do biolożki. No teraz według nas spokojnie się z tym przejechać do niej. I to bez większych trudności. Czasówka do Hartmana. No, gdyby nie to, że nie chociaż... Dobra, moment, czekajcie. Muszę zobaczyć te tyrolki jeszcze raz. Bo tak, mamy tutaj tyrolkę. Czyli musiałbym jeszcze jak gdzieś tu postawić, żeby było takie w miarę fajne dojście. Ale od tej tyrolki, no do tej niestety nie ma przejazdu. A czy od tej do tej byłby przejazd? Poziom pierwszy, nie, na pewno nie. Bo 300 metrów jest na pierwszym tylko. Ale samo to, ale właśnie u niego też nie ma tyrolki takiej bezpośredniej, to jest też głupota. Że strasznie durnymi są te tyrolki tutaj postawione. W ogóle tu biolożka, nie? Tutaj jest tyrolka, to kurde postawić ją gdzieś w tym miejscu i byłoby takie szybkie dojść do Hartmana, nie? Tyle te ważenia po tych górach. Musimy ten połączenie gdzie tu i trzeba by postawić w tym miejscu, żeby było połączenie z tą tyrolką. O, chociaż to kto wie, może przy dobrych wiatrach, bo z tą tyrolką dałoby się tak na raz zrobić to połączenie. Dobra. No to nie. W tym odcinku do Hartmana już nie dojdziemy, ale ja tam mogę się do nich przejść i zresztą i tak zamierzam to zrobić. Bo sobie muszę nagromadzić wszystkie te rzeczy. Więc dobra, tak z... A za 3 sobie zrobię, to na wszelki wypadek. Okej. Okay. Wszystko na plery. Dobra, rozłóż to automatycznie. Dobra. Zlecenie przydzielone. Teraz będzie trochę dla mnie być może takim delikatnym problemem fakt, że niestety, ale nie będę miał ocieplacza, a ocieplacz w sumie w zimnych górach to akurat może być coś naprawdę przydatnego. Ale trudno się mówi. Dobra, moja tyrola jest tutaj. A, dobra, ja się będę z nim teraz bawił. Ode mnie póki co w tym odcinku to będzie tyle, także widzimy się w następnym, w którym dowiemy się, co konkretnie mamy zrobić dla Hartmana odnośnie tego całego przekaźnika. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!